Brawo, Diana. Jeżeli chodzi o obsługę tego sprzętu, to nie wypada mi nawet was uczyć, a dziś mówić, co tu trzeba zrobić, bo z tym chyba nie ma najmniejszego problemu. Nigdy nie wiadomo z tymi sprzętami. Witamy wszystkich serdecznie. Witam serdecznie. Jak tak miło? Tak jak powiedziałem, takim przyczynkiem oczywiście dzisiejszego spotkania jest premiera płyty, ale też 20-lecie zespołu Blue Café. To Dominika, jeśli pozwolisz, najpierw pytanie do Pawła. Chciałem zacząć może od przeszłości, a potem przejdziemy już do teraźniejszości, do przyszłości. Paweł, czy jak ty 20 lat temu zakładałeś Blue Café, to miałeś takie poczucie, że to będzie projekt muzyczny twojego życia? Mhm. A skąd to wiedziałeś? Ja przede wszystkim czego nie zakładałem, czułem to, robiłem to. Każdy dzień jakby potwierdzał to, że to, co robię, jest słuszne i te 20 lat tym bardziej to potwierdziło. 20 lat to jest szmat czasu, zleciało, prawda? Bardzo, bardzo, nie wiem jak kiedy, ale nie żałuję żadnego dnia. Piękny czas, wspaniały czas i jeszcze wszystko przed nami. Będziemy wracać do tego 20-lecia jeszcze w tej rozmowie. Dzisiaj premiera, proszę Państwa, w Łodzi tak się fantastycznie złożyło, płyty Double Soul. To może zacznijmy od tego, abyście troszeczkę rozjaśnili nam tytuł, bo on jest taki dwuznaczny właściwie, można go interpretować na ileś sposobów tego albumu. Tak, tytuł jest dwuznaczny i rzeczywiście to Double Soul to jest taka właśnie dwoistość duszy, czy też złożoność duszy. Ja myślę, że tytuł jest tajemniczy, ale w ogóle myślę, że pojęcie duszy wiąże się z taką tajemniczością i każdy z nas gdzieś tam w pewnym etapie swojego życia nad tą duszą się zastanawia. Ja myślę, że dusza to jest taki u każdego z nas taki wewnętrzny kompas, który nas prowadzi. I tutaj na płycie, no właśnie, to Double Soul, ta podwójna dusza, no bo co się dzieje w momencie, kiedy w życiu spotykamy tą drugą duszę, tą bratnią. No i tutaj już trzeba się słuchać w utworze. Teraz Paweł. Posłuchajcie Państwo, to zrozumiecie, o czym mówi Dominika, ale myślę, że to jest najbardziej duża nasza płyta. To jest podróż na planetę nieznaną jeszcze, ale bardzo ciekawą. Przede wszystkim goście, którzy na tej płycie są, to Ursan Grace, Nick Sinclair. Świetne teksty też przede wszystkim Dominiki, Kasi Popowskiej, Sarsy. Świetni muzycy nagrywali tę płytę, także myślę, że szykuje się uczta duchowa. Płyta jest bardzo taka właśnie dojrzała, szczera, bardzo emocjonalna, nasycona emocjami, wręcz uduchowiona. No wydaje mi się, że jest taka wyjątkowa właśnie na to 20-lecie. Jest to znowu, wydaje mi się, że jest to Blue Café, które na nowo odkrywa coś dla Państwa, coś zupełnie, jakieś nowe właśnie zakamarki duszy. Ja może dodam tak do strony kompozytorskiej, że jakby miałem do wyboru napisać płytę, która jest na czasie i jest takim szybkim bitem, porywającym wręcz nie tylko serca. Natomiast jakby myślę, że wszyscy pędzimy za szybko i postanowiłem napisać utwory, które zatrzymają na chwilę i jakby skłonią do pewnej refleksji, do spojrzenia na osoby, które są dookoła nas, do których nie ma, do pewnych tęsknot i myślę, że to jest taka płyta. Ale to jest związane właśnie z tym 20-leciem, że to jest czas jakichś podsumowań, może przemyśleń, odcięcia czegoś. Macie taki etap teraz, że odcinamy coś, nie wiem, może nie grubą kreską, bo to nie o to chodzi, natomiast no, pewien etap się skończył, taka okrągła 20 to jest dobra liczba, żeby coś podsumować. I teraz to jest tak naprawdę bardzo wesoły czas, bo 20 lat ma się tylko raz, więc no, to jest tak naprawdę dla nas wielkie święto, to jest taki moment, gdzie rzeczywiście i to jest podsumowanie, zawsze takie okrągłe urodziny są podsumowaniem. Ja myślę, że tutaj bardzo, to jest taki czas, kiedy my myślimy o tym wszystkim, co do tej pory zrobiliśmy, ale chcę powiedzieć, że głównie skupiamy się na odbiorcach, na fanach, bo fani są dla nas najważniejsi i zawsze byli i zawsze będą dla nas największym skarbem, bo to właśnie wy, kochani, powodujecie, że nam się po prostu chce, że cały czas otwieramy te nowe szuflady z tymi nowymi nutami, nowymi pomysłami, budujemy nowy przekaz.
W ogóle przekaz na płycie Double Soul jest bardzo ważny. Myślę, że warto się wsłuchać w teksty piosenek. Bardzo tutaj na ten przekaz postawiliśmy. To ja tylko dodam, że Dominika i Paweł obejrzeli tą płytę po raz pierwszy dosłownie kilka minut temu. Dzisiaj ją zobaczyli po raz pierwszy. I ona jest przepięknie wydana. Jeżeli Państwo będą ją otwierać, to takie piękne pocztówki tam są wewnątrz i teksty w środku, więc trzeba się też zaczytywać, bo to jest cały jakby przekaz tej płyty. Natomiast jeszcze co do samej muzyki, kiedy pojawia się tytuł Double Soul, to od razu gdzieś pojawia się taka lampka, to będzie płyta soulowa w jakimś stopniu. I ona jest soulowa, ale ona jest soulowa i klasycznie, i nowocześnie. Właśnie fajnie, że to powiedziałeś, bo rzeczywiście coś w tym jest. Płyta jest soulowa, ona ma bardzo dużo w sobie soulu. No ale właśnie czym jest soul? No, sama nazwa wskazuje, po prostu muzyka z duszą i taką muzykę chcieliśmy stworzyć. Mam nadzieję, że to poczujecie. Ale Paweł, jak komponowałeś taki utwór jak Reflection, to ja jestem przekonany, że tam gdzieś słuchałeś piosenki, utwory z Motown z tych czasów. To jest gdzieś tam twoja inspiracja też? Tak, przede wszystkim otworzyłem butelkę wina czerwonego, dobrego. Najlepiej się wtedy komponuje podobno, ja nie wiem, napiszę teksty przy herbacie, że już nie bywa też. Wtedy demony się budzą. I rzeczywiście wtedy te demony zaprowadziły mnie do lat 50., 60. Dobre duszki. I stąd właśnie ten utwór powstał w ciągu kilku godzin. Wino też było dobre. I myślę, że ta kooperacja degustacyjno-twórcza. Słuchajcie, każda inspiracja jest dobra, by to mocno wchodziło w głowę. I to chodzi o to, żeby polecieć w górę, i wtedy powstają najlepsze rzeczy. Ale jakby to potwierdziło to, że ostatnio na festiwalu w Sopocie mieliśmy jubileusz i tam na koniec tego Dominika zaśpiewała Reflection i ku mojemu zaskoczeniu, a właściwie nie, dziesiątki zapytań, co to był za utwór, ten ostatni, który graliśmy. Co było Reflection, który jest ostatnim utworem na płycie. I myślę, też na finał, na deser jest też. I myślę, że każdy z Państwa, kto pamięta tamte czasy, odniesie się w każdym względzie do tamtych czasów. Ja przyznaję, że ten utwór zrobił na mnie największe wrażenie, słuchając tej płyty. Gdzieś może teraz, przy tym powrocie do muzyki soul, bo on gdzieś następuje, i jeżeli chodzi o współczesność, ale chociażby teraz, no, w kontekście chociażby Arety Franklin, prawda? Gdzieś przypominamy sobie o tych zapomnianych utworach, o